Witam wszystkich. Mam na imię Aleksandra, jestem agentem nieruchomości w biurze Worldwide Life. I dzisiaj chciałabym opowiedzieć Wam o podstawowych dokumentach niezbędnych do sprzedaży nieruchomości. Zacznę od najważniejszego. To podstawa nabycia Waszego mieszkania. Może ono być w formie aktu notarialnego, poświadczenia dziedziczenia lub postępowania spadkowego. Następnym podstawowym dokumentem jest zaświadczenie ze wspólnoty o braku zaległości w opłatach czynszowych, jeżeli Wasza nieruchomość ma odrębną własność. Jeżeli stan prawny mieszkania to spółdzielcie własnościowe prawo do lokalu, to trzeba będzie zgłosić się do spółdzielni o wydanie zaświadczenia do sprzedaży. Kolejnym dokumentem jest zaświadczenie z urzędu o braku osób zameldowanych. Właścicieli często to mylą z własnym wymeldowaniem, ale to jest oddzielny dokument. Jeżeli nabyliśmy nieruchomość w drodze spadku czy darowizn, również będziemy potrzebowali zaświadczenia, że podatek od spadku i darowizn został uregulowany, bądź nam się nie należy. Dodatkowo polecam sprawdzić księgę wieczystą naszego mieszkania, by upewnić się, że ona jest czysta, bez żadnych dodatkowych wpisów. A największą uwagę zwrócić na dział trzeci oraz czwarty. Jeżeli nasze mieszkanie jest obciążone hipoteką, dodatkowo będziemy potrzebowali zaświadczenia z banku, że bank wyraża zgodę na sprzedaż oraz o stanu wysokości zadłużenia. Natomiast przypomnę, że to tylko podstawowy pakiet dokumentów niezbędnych do sprzedaży mieszkania. Każda nieruchomość jest indywidualna i zazwyczaj sprawa jest bardziej skomplikowana, a współpracując z nami zapewnisz sobie bezpieczeństwo oraz skuteczność transakcji, ponieważ my załatwimy wszystkie niezbędne dokumenty dla Ciebie. Mam nadzieję, że ten filmik był korzystny dla Was. Stawcie kciuk w górę oraz subskrybujcie nasz kanał.